W życiu każdego z nas pojawił się pewien moment, kiedy to zostaliśmy wystawieni na pewnego rodzaju próbę, kiedy to mogliśmy zrobić pewną rzecz, której robić nie mieliśmy. Mianowicie, każdy z nas w jakiś sposób kiedyś zetknął się z przyciskiem, którego nie powinno się naciskać. Czy to w autobusie, czy to w jakiejś publicznej toalecie, w windzie, czy innego tego typu miejscach. Jednakże są pewne czerwone przyciski, które mogą za sobą nieść większe konsekwencje. Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w oto nowej serii pod tytułem Please Don't Touch Anything. Moi drodzy, Please Don't Touch Anything jest to gra wyprodukowana przez takie studio jak Four Quarters, które swoją drogą nawet nie wiedziałem, że jest odpowiedzialne. W sensie, znałem wcześniej Four Quarters, to logo miałem okazję widzieć gdzieś wcześniej i tak zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie byli twórcy Loop Hero? I jakże się zgadza. Oczywiście to jest pierwszy ich produkt, ponieważ ta gra jest z 26 marca 2015 roku i została wydana przez inne wydawnictwo, mianowicie przez Forward XP. I byłem niesamowicie w szoku tak naprawdę, wiedząc, że ten produkt jest od tych samych właśnie twórców co Loop Hero. Jednakże tutaj mamy zupełnie coś innego, moi drodzy, ponieważ w tej grze mamy troszeczkę taką zabawę w lekkie fakanie systemu, ponieważ no mamy nie dotykać niczego, ale no jednak troszkę coś tam napsocimy, coś tam dotkniemy. I jest to, moi drodzy, gra bardziej logiczna, bardziej typu spróbuj odnaleźć pewne zależności, czy może uda się znaleźć ci pewne rozwiązania, które w jakiś sposób będą nam tutaj się sprawdzały, czy też nie. Więc, moi drodzy, gra zapowiada się i się ciekawie. Miałem okazję w nią już grać kiedyś, dawno, dawno temu. Może coś tam będę jeszcze kojarzył, jednakże myślę, że dosyć sporo tej wiedzy mi się zatarło i bardzo mnie ten fakt cieszy, bo chciałbym móc sobie do tej gry jednak podejść w jakiś sposób fajniejszy, łatwiejszy. Hey man! Man! I need to take a bathroom break. Stay here for a moment. Wait, what is this panel for? Just stay here, I'll be right back. And don't touch anything. Tak, mamy niczego nie naciskać. Instrukcje. Grab your screwdriver, grab your hammer, work. Okej, 1, 2, 4, 3. Tutaj już widać, że są jakieś różne ciekawe kody i kodziska, ale moi drodzy, my zrobimy coś, czego nas tutaj proszono, żeby nie robić, więc... Proszę bardzo. O, tutaj już widzę jakąś strzałkę mamy. Okej. Tu gdzieś powinno się coś znaleźć, okej. Tu nie widzę za bardzo. Gdzie? Halo! Gdzie ja muszę tu kliknąć? Jezus, ta strzałka powinna być... Trochę nie pyka ta strzałka, okej. Dobra, gdzie my tutaj polecimy z tym dalej? Okej, nie chciałem przypadkiem wcisnąć tego, ale dobrze, że nic się nie stało tutaj. Tu do góry, tu do dołu gdzieś. Okej. Mamy jakiś nowy panel tutaj dostępny. To będzie ciekawe do zrobienia. Dobra, jakby to tutaj uszczknąć teraz tylko. Dobra, możemy spróbować zrobić to tak, tak. Za bardzo mi się to nie uda to w ten sposób. Moment. Jak ja to mogę zrobić? Okej, no niestety tutaj zabraknie mi tych dwóch, ale stop. Jeśli się cofnę, zrobimy to w ten sposób, zrobimy to tak i zrobimy to tak, to mamy dalej tutaj dwie kropy,
które może jakoś będziemy w stanie usunąć tutaj. Proszę bardzo, nie, nie usuniemy tego w ten sposób, niestety. Możemy teoretycznie to spróbować zrobić na pałkę trochę. Chociaż wydaje mi się, że będę chyba potrzebował to zrestartować w jakiś sposób. Hey man! Tak, znowu mamy tą informację, że potrzebuję iść do toalety. Dobra, zróbmy może podstawową jedną rzecz. Mamy to i możemy tutaj nacisnąć przycisk. I love mushrooms! Kocham grzybki, dostaliśmy tutaj. Moi drodzy, pierwsze jakby zakończenie. Na tym generalnie polegać będzie nasza tutaj gra. Ona jest bardzo minimalistyczna tak naprawdę w swoim zamiarze, ale im więcej będziemy się w to bawić, tym ciekawsze rzeczy nam tutaj będą powstawały tak naprawdę. Dobra, to tutaj był gdzieś ten przyciskor. Tu znacznie dalej on się pojawiał, tutaj był następny, tutaj jest to. Tutaj jest następny, tutaj i tu gdzieś był jeszcze niżej następny. Dobra. Jestem ciekaw, co ja tutaj bym musiał zrobić. O! Co się tutaj będzie działo, jak będę wciskał ten przycisk więcej razy? Okej, widzę, że tutaj mamy śrubokręt już do tego. Okej, mamy młotek. Okej. Aha. Teraz tylko pytanie, czy to było widać, czy to było widoczne, czy to nie było widoczne? Bo gra mi wybombiła na pełny ekran. Mam nadzieję, że to było widoczne w jakiś sposób, bo inaczej będę musiał to sobie znaleźć gdzieś z YouTube'ów. Ale generalnie no trochę wyskoczył mi taki pewien trójkącik, pewien bóg, jakby można by tak powiedzieć. Więc ciekawie, dobra. Naklikajmy się tego tutaj w takim wypadku jeszcze raz. Tym razem może nie będę chciał młotka wykorzystywać do tamtego. Mamy tutaj taki panelik, mamy work. Okej, zielony, zielony, czerwony, zielony, a tam jest... to są cztery. No dobra, to spróbujmy może 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Nie, to mi nic nie robi tutaj. Tutaj mamy jakiś korekt. Tu mamy 1, 11, 21. Boże, jaki... wiem co to jest, wiem co to jest. To miałem okazję sam kiedyś się w to bawić. To jest mianowicie, jakbyśmy chcieli to opisać, to jest jedna jedynka, więc opisujemy jedna jedynka. Potem mamy dwie jedynki, czyli dwie jedynki, okej. Dobra, czyli to będzie jedna dwójka, jedna jedynka. Jedna dwójka, jedna jedynka. A, tylko że to jest z kolei jeszcze dłuższy kod, okej. Okej, to jest dłuższy kod. Jedna jedynka. Nie, przepraszam. Jedna dwójka, jedna jedynka. Nie. Ale GRBB tutaj widzę. Tutaj mamy dużo tej instrukcji. Grabisz screwdriver. Czy mogę tym screwdriverem w ogóle jeszcze tutaj coś na przykład z tym... Okej. Okej, widzę, że tam się nam uruchomił kolejny panel, tylko nie widzę, do czego on tutaj jest nam potrzebny. Nie chcę przypadkiem walnąć znowu tego młotkiem. Czy przycisk mogę walnąć młotkiem? O! Okej. Jesus, co to jest? O Jesus, ale tutaj polecieli z akcją. O Jesus, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy z tym, bo tam widzę, że mamy jakąś krew, która nam tu spływa do restartu. To zapewne nam zrestartuje cały ten. Proszę bardzo.
Co to jest? Jesus, co to jest? Ja się pytam. Ja pierdykam. To wygląda w ogóle jakby tutaj była... To wygląda jakby to była czwórka, a tu dwójka, jakby to na przykład zakręcić, ale dobra. Włączamy oczywiście dalej znowu te przyciski. Dobra. To na pewno widzę GRBB. To jest Green, Red, Blue, Blue. Okej, okay, udało się. Okej. Okay. Wywróciło nam trochę świat do góry nogami w takim wypadku. Okej. Okay. To było całkiem cool, całkiem łatwe. Przydałoby się, żebym zrobił w ogóle tamto, co... Wiecie co? Moment, stop. Zrobię to po strzałkach. Bo chciałbym tutaj to zaliczyć. Od razu mieć to z głowy. Bo widać mniej więcej, jak to trzeba zrobić. Dobra. I mamy ten panelik. Jak ja to muszę naciskać? Żebyśmy my mogli to zrobić za pierwszym razem. Tutaj raz. Zostanie mi tu na środku wtedy. Jeśli ja zacznę od środka, wezmę to, wezmę to, wezmę to, wezmę to. Znowu ląduję z tym. Dobra, robimy to na pałę tak naprawdę. W którymś momencie zaskoczyć musi. Dobra, czy jak ja tutaj zrobię teraz to w taki sposób, tutaj mamy tak. O! Okej. Troszeczkę rozpołowiło nam tam ziemię, ale nie jestem pewien, czy ja to serio zrobiłem w ogóle? A awaiting input. Okej, okay, nie widzę w ogóle, żeby mi się cokolwiek pokazało tutaj. O Jesus. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć? Dziesięć? Okej, okay, thank you for your cooperation, you got the jobs. A, tutaj mamy magnesik, okej. Okay. I tutaj widzę, że mamy... Stanley? Czy to jest nawiązanie do The Stanley Parable? To jest prawdopodobnie nawiązanie do Stanley Parable. No dobra. Na pewno nie biorę tego przycisku ponownie tam. Otwórzmy sobie wszystkie rzeczy. Właśnie, nie przeklikałem w ogóle tego przycisku. Aha. Mogliśmy po prostu wyłączyć system. No dobra. Czyli wiadomo już, że trzeba klikać odpowiednią ilość razy to. Weźmy sobie, otwórzmy, żebyśmy mieli tam ten młotek i teraz tak, otwórzmy to. Green, red, blue, blue mi tam robiło, że zmieniliśmy sobie ten światek, ala. Dobra, a jak zrobię to, to mamy tutaj ten panel numeryczny, ala. Czy śrubokrętem mogę walnąć w to? Nie mogę. Czy mogę w którykolwiek miejsce tutaj mogę w przycisk? Nie, w to nie mogę. 666, młotkiem... O nie, nie chciałem jeszcze raz w to lecieć. No nie, nie mogę zrestartować tego sam. Why? Przyznam, że to cool bardzo wygląda, jak się tutaj nam tworzą te rzeczy i... Już widzę pewne te animacje, które w jakiś sposób na Loop Hero się tam składają. Bardzo mi miło to widzieć tak naprawdę. Tym bardziej, że w ostatnim czasie trochę zagrywam się w Loop Hero. Wyszła wersja mobilna, więc... Może jakiś powrocik mały byśmy zrobili? Dobra, dziękuję. Nie chciałem tego robić, już myślę, że młotka to ja nie będę tutaj wyciągał, więc zostawimy go tak, jak tam jest w takim wypadku. Dobra. Otwórzmy sobie ten panel. Otwórzmy sobie to, żebyśmy mieli te numeryczne. I moje pytanie brzmi... Grabior... A właśnie, moment. Czy z tym mogę coś zrobić? Mogę! O Jesus! Co to jest?
Okej. Czy to jest... Czy to jest prawdziwy czas? Może być, ale chyba nie jest. Ale chyba nie jest, moi drodzy. Dobra, niemniej... nie mam zamiaru na to jakoś patrzeć chyba mocniej. Tu widzę 1, 3, 2, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Mamy Don't Do It. Pisano Leonardo, okej. Okay. No i mamy 42, zobaczcie tutaj. Mamy wajchę jedną. I tutaj mamy numeryczne zabawki. Jedna dwójka, jedna jedynka. Nie, to nie jest to. Okej, okay, mamy tutaj coś do wpisania. Dobra, ale na pewno tak. Chciałbym... Kurczę, szkoda, że to zostawiłem tu w tym miejscu. Bo chciałbym móc teraz do tamtego wrócić. Czy mogę tam wrócić do tego? Nie mogę. Dobra, zrestartujmy to sobie. Jeszcze raz to weźmy. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Dziękuję bardzo. Dobra, i spróbowałbym tego chyba zrobić najpierw. Korekt. Boże, kto jest do góry nogami, to to powinno być tak, raz, dwa i tak. A nie, przepraszam, raz, tak, tutaj dwa i tak. Boże, albo jestem głupi, albo jestem głupi. Ale sobie zrobię to na cwaniaka. Mam telefon pod ręką, więc ja sobie to po prostu wezmę. Ja jestem prawdopodobnie głupi, więc nie zwracajcie tutaj uwagi. A, no tak, to są same dolne. Raz, raz, dwa, raz. Okej. O Boże, 274. O Jesus, i tu jest 6. O ja pierdyka. Ale to nas czeka zabawy w takim razie. O Jezus Maria, dobra. Przeklikamy się przez to prawdopodobnie zaraz. W takim wypadku. Ja muszę sobie tylko myszkę jakoś fajniej przeklikać. Znaczy przytrzymać. Zaraz się doklikamy. Zaraz się tam doklikamy. 276 musi być. Dobra. Będzie boleć. Zaraz to zrobimy, zaraz to zrobimy. Zaraz będziemy mieli. Już sekundka, już moment, moi drodzy. 277. No, nie tak to miało wyglądać. Okej, okay, tu nam resetuje. Do 666 moglibyśmy też tutaj dojść. Ciekaw jestem, czy jakbyśmy zresetowali wtedy ten numer, ten licznik, to czy to by nam w jakiś sposób zrobiło to inaczej. Dobra, ja to wezmę, jeszcze raz przeklikam, bo jestem ciekaw, czy coś nam tam ciekawego wyskoczy dzięki temu. Moment. Ja sobie muszę to jakoś inaczej myszkę złapać, żeby móc ją na spokojnie trzymać. Jezus, moja myszka z ostatnimi czasy ze mną strasznie współpracuje. Dobra. Jeszcze raz się do tego doklikamy za chwileczkę. 76. Dobra. I jak teraz na przykład nacisnę to, coś się zmieni? Nie. Ale jak nacisnąłem przycisk, to mamy coś. Okej. Okay, green. Okej, okay, dostaliśmy jakąś pandę. Mamy zielonych tak naprawdę. Okej. Okay. Dobra. Naciskamy ponownie sobie ten przycisk, kochany nasz. Bierzemy sobie to. 1, 3, 2, 2, 3, 1. I dobra, a jak przejdę w Teo... O Jesus! O stop! O ja cię sunę! Ile tutaj mamy jakichś rzeczy? Morse. Sygnał Morsa, okej. Okay. Tutaj mamy jakieś... Jakieś labirynty ciekawe, okej. Okay. O Jesus, co tu się dzieje?
O Jezus Mary, tu mam jakieś ręce, tu mam jakieś daty, chyba coś podobnego. Kabum, tutaj mamy jakieś starodawne malunki. Jakieś w ogóle planety. Tu mam jakiś Neptun, coś podobnego. Tu nic nie mamy. O, tu mamy coś. Tu mamy jakiegoś duszka, okej. Co to jest? Jakieś informacje kolejne. Kropka 4, okej. Jezus, nie mam zielonego pojęcia, do czego my to powinniśmy móc wykorzystać. Ale okej. Mamy Bendera. Znaczy Bendera. Mamy... kod 001. Czy ja mogę to jakoś zrobić? Czy mam tutaj jakąś instrukcję? To teoretycznie chyba 001 0001. Tak, work mamy tutaj. Aha, i przybiegł nam robocik, który nam rozwalił. Kill all humans, jeszcze mamy nawiązanie do faktycznego Bendera z Futuramy. Całkiem cool. Całkiem cool, muszę przyznać. Dobra. Klikańsko oczywiście ponowne. 1, 3, 2, 2, 3, 1. I okej, okay, skoro tam mieliśmy tamto, to my chcemy znowu sobie wziąć ten panel. I okej, okay, ile tutaj możemy cyfr wpisać? Możemy wpisać 4 cyfry. 1, 2, 1, 1. Nie, tutaj się to nie sprawdza. Ale mamy za to inne. 8x plus 3y plus 67. Za dużo jest tu xv. Jakby v i można by to było niby chyba policzyć, chociaż nie jestem dobry z matmy. Ale wydaje mi się, że chyba to trzeba zrobić w mniej typowy sposób. 8, 3, 6, 7. O Jesus. 1, 2, 1, 1. Okej, o Jesus, ile tu mi rzeczy wyskakuje teraz. Okej, okay. O Jezus Maria, strasznie dużo paneli. Potwornie dużo paneli. Boże święty. Wiecie co, teraz tak jak się wsłuchałem przez chwilę, tutaj może gwiazdę możemy w ogóle zrobić. Stop, tak? Nie, spróbujmy zrobić niżej troszkę. Proszę, bardzo proszę. Mogliśmy zrobić. Dzień dobry pani. Dzień dobry panience kochanej. Ostro, siostro. Dobra. Halo? Jakie nawiązanie do Papers, Please w ogóle, moi drodzy. Aha, i to wszystko? A, chyba nie tak to miało wyglądać. Co tu się dzieje? Jakiś teraz City Bomb. Press button to drop bomb. Uuuu. Okej. Dobra, zaraz sobie tutaj zrobimy. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, raz. Raz, 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 okej. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Raz, dwa. I pięknie. Za pierwszym razem udało nam się to ładnie zczyścić. Stage clear. Press restart to continue. Okej, you drop all bomb. Ale zobaczcie, że YRBB mi się podświetla, czyli yellow, red, blue, blue, okej. Okay. Aż ten. Aż chrypy dostałem, Jezus Maria. Dobra, nie wpuśćmy go tym razem. Uuuu. Czyżbyśmy mieli zakończenie teraz?
Nie widzę, żeby mi coś wyskakiwało nowego, ale okej. Okay. Jest! Tutaj mamy. Mamy symbol arstoczki kochanej naszej. Dobra, yellow, red, blue, blue potrzebuję zrobić. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yellow, red, blue, blue. Co to jest? Może ja to młotkiem potrzebuję potraktować? Nie, raczej nie z tego co widzę. O Jesus. Ale oni mi tu nawymyślali rzeczy. Dobra, 1, 3, 2, 2, 3, 1. To na prawo bierzemy. Dobra, teraz spróbujmy ten drugi. 8, 2, 3, 2. Okej, okay, mamy jakąś... Okej. Okay. Oja, ale powrót do przeszłości. Ale cool. Dobra, zróbmy to jeszcze raz w takim razie. 1, 3, 2, 2, 3, 1. To na prawo. 8, 2, 3, 2 i teraz polecimy do tyłu w takim razie. O Jezus Maria, jak daleko. I mamy mamucika, zobaczcie, ale cool. I mamy pełny jakby obrazek z powrotu do przeszłości teraz. Dobra. 1, 3, 2, 2, aj. Jeszcze raz, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Powiem wam w ogóle, że gra jest niedostosowana w jednym względem, że okienko jest strasznie małe. Dobra, 8, 3, 8, 3, 6, 7. Okej, okay, tu mamy tę gwiazdę. 1, 2, 1, 1. I tu mamy coś takiego. Okej, okay. O dobra. Dobra, ja to słyszę. Okej, okay, słyszę to. Słyszę to. Chcę z tym razem od razu polecieć. Nie, chyba muszę zacząć od tej strony. Dobra, słyszę, muszę zacząć od podwójnego. Stop, 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 bo już się pogubiłem całkowicie. To jest wyższy, to jest wyższy. Dobra, ty. Mamy to, dobra. Ua. Okej, okay, nie rozumiem do czego jest to nawiązanie, niemniej ciekawie, a to jest takie ala Ghostbusters, ale jednak z jaszczurami. Okej, okay, dobra, to jest porąbana giera, szczerze wam powiem. To jest porąbana giera, jeśli chodzi o te niektóre rzeczy. 1, 3, 2, 2, 3, 1 zróbmy, okej. Okay. Bierzemy znowu to. Czy my tak naprawdę coś tam mieliśmy jeszcze? 1, 2, 4, 3 możemy spróbować wpisać. Dobra, najpierw 8, 3. 8, 3, 6, 7. I teraz tak. 1, 2, 4, 3. I mamy! O, jaki pulsarek nam tu ładnie wbił. Jesus, ile tu tego jest. Ja się zastanawiam, ja chyba powinienem, moi drodzy, zrestartować wszystkie jakieś osiągnięcia, które mam na Steamie w związku z tą grą, bo przydałoby się, żebym wiedział, jaki moment będzie mniej więcej tym momentem kończącym jednak w tej grze. Jak tak się zastanawiam nieco bardziej. 1, 3, 2, 2, 3, 1, dobra. Bierzemy to. A czy jeśli zrobię to tak, jak mi to faktycznie pokazuje? Również mi to zrobiło. Uuu. SI, sztuczna inteligencja.
Chociaż nie, Space Invaders to będzie. Boże, bo gra nie jest przetłumaczona na polski. Ja, ale tego mamy tutaj dużo w ogóle. O, nie mam muzyki? Okej, okay, coś się musiało wydarzyć. Nietypowego. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Okej, okay, don't do it. Mamy 4, 2... Czy to jest 4020 na przykład? Bo mamy tutaj podwójne O w sumie. Weźmy to. 4020? O, zobaczcie, że to mi odkryło dalszą część tego. To było yellow, red, blue, blue. Odkryło nam się, moi drodzy, to dalej. O Jezus, co to jest? To jest moje pytanie, co to jest? Tutaj, czy ja to mogę na przykład zebrać stąd? Nie mogę. Tutaj mieliśmy jakieś też pierdy, jakieś nietypowe rzeczy. Dobrze by się było dostać do tamtego panelu ponownie. Okej, okay, dobra, D4. Czy to D4 mogę tutaj jakoś zrobić? Nie mogę. Tutaj do 666 teoretycznie mogę się spróbować poprzeklikać. Nie wiem tylko, czy to będzie sensowne, czy nie. Ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy się przeklikać do 666. I zobaczymy, jak to będzie. Powiem wam, że znacznie dziwniej się klika, a robi klikerka, podczas kiedy ma się myszkę wertykalną. Ja korzystam z myszki wertykalnej po to, żeby mi się nadgarstek nie męczył. Przez całe życie korzystałem z normalnej myszki oczywiście. Aż potem stwierdziłem, a dobra, będę popierdzielony. I stwierdziłem, wezmę sobie inną myszkę, jaką ludzie polecają, żeby nadgarstek się nie męczył. I przyznam, nie męczy się. Cudowna myszka, nie potrafię teraz korzystać z normalnych myszek. Trochę. To jest utrudnienie, ilekroć muszę korzystać z kogoś innego praktycznie. Ale powiem, że polecam każdemu, kto ma możliwość, żeby sobie wziął wertykalną myszkę, bo zdecydowanie jest to coś opłacalnego dla zdrowia jakby ręki. Dobra, proszę bardzo. Klik, 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 klik. Już się tam przeklikaliśmy przez 276. Ale pozostaje nam jeszcze trochę tego. Pozostaje nam tego jeszcze troszeczkę. Więc może ja zaraz tutaj zrobię myk mały, że zrobimy malutkie cięcie. Dobra, zbliżamy się. Już tutaj robię powoli kliknięcia i mamy 666. O Jezus! O Jezus Maria, co to mi tutaj wyskoczyło teraz? Wyskoczył mi tutaj jakiś nowy panel. Czy ja ten panel mogę zdzielić młotkiem? Bo coś widzę, że tutaj w ogóle jeden z przycisków jest taki zdzielony trochę. Mi się wydaje, że widziałem ten kluczyk, widziałem to. Widziałem chyba falkę i teraz pytanie, co jeszcze było widoczne? Bo wydaje mi się, że przy tym zakończeniu, gdzie tam mieliśmy tego diaboła, było widać, co nam tutaj on pokazuje. To może? A ja może muszę odklikać to, co pozostało. Dobra, wydaje mi się, że tutaj potrzebuję w takim razie odklikać wszystko to. Nie wiem tylko, co było tym ostatnim symbolem, ale dobra, zaraz spróbujemy. O, klepsydra była. Podoba mi się, jak tamta fotografia się zmieniła na znacznie gorsze, ma tutaj takie happy, happy twarzyczki. Okej. Okay. No, tego się nie spodziewałem. Ale cool. Podoba mi się, jak w tej grze można kombinować. Ale moi drodzy, to będzie na tyle, myślę, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mógłbym cisnąć dalej. Nie wiem, jak długo by mi zajęło rozszyfrowanie całej tej gry, ale myślę, że co najmniej z 2 odcinki sobie jeszcze na pewno pociśniemy z niej. Żeby zobaczyć, co tam ciekawego nas czeka i żeby zaliczyć sobie prawdopodobnie wszystkie osiągnięcia. Ja sobie zresetuję osiągnięcia do tej pory, które tam mam. Zobaczę, wezmę poprawkę na to, co już teoretycznie mogliśmy osiągnąć i się jakoś ogarniemy. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was wszystkich serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, czy mieliście okazję znać wcześniej taki tytuł jak właśnie Please Don't Touch Anything? Anything? Cały czas mówię anything. W sensie anything jest poprawne, mi się wydaje, bo no, nie powinno się akcentować ing, ale to jest jednak słowo thing, więc raczej anything powinno tutaj brzmieć jak najbardziej.
ale jest ciekawie. Jezus Maria. Oh, great, thanks man, you've already helped me. What took you so long? Something could happen. Really? Like what, the apocalypse? You got to have an education to run this machine. Let's go. O masz. Udało mi się akurat osiągnięcie zaliczyć. Chociaż ja widzę, że niedużo nam tego zostało, tak jak teraz tutaj patrzę w ogóle na te kropeczki. Zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O Jezus Maria, to strasznie mało nam tego zostało, szczerze powiedziawszy, z tego co tu patrzę. Ale i tak to zobaczymy, moi drodzy, w następnym odcinku, bo sobie ewentualnie pozliczamy osiągnięcia. Więc dajcie znaka, czy mieliście okazję znać wcześniej ten tytuł, czy mieliście okazję go sami ogrywać, czy może ogrywaliście wersję 3D, bo też jest wersja 3D, bardziej 3D, tam podobno jest nieco ulepszeń, nieco jest inaczej w tej grze, to wszystko wygląda. Do niej myślę, że też sobie kiedyś zajrzymy na spokojnie. Może nawet w niedługim czasie, jak skończymy Please Don't Touch Anything, ale zobaczymy. No i powiedzcie mi, jak wam się na razie to oglądało, to kombinowanie, szukanie tego wszystkiego. Ja przyznam, że myślę, że progres zrobiłem dosyć szybki, bardzo szybki w sumie, patrząc na to, ile tych zakończeń tam jest. Więc congrats me, I think. Brawo ja. No i moi drodzy, jeśli to niczym wam się spodobało, zapraszam was wszystkich serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak Please Don't Touch Anything, ale nie tylko. Staram się na kanale nagrywać głównie gry indie, a różnego rodzaju horrorki czy też innego typu materiały na kanale też możecie znaleźć, więc mam nadzieję, że coś tutaj dla was będzie, będziecie się miło bawić i być może zostaniecie z nami na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!